Zagraliśmy bardzo, bardzo dobry mecz z naszej strony. Dwumecz będzie bardzo ważny, bo jak wygraliśmy dzisiaj, to nie znaczy, że możemy też przegrać. Wszystko? Okej. Okay. Mecz naprawdę chłopacy bardzo dobrze rozpoczęli, skoncentrowali przede wszystkim od samego początku. Narzuciliśmy w sumie swój styl gry, wyszarpaliśmy bardzo dużo piłek na polu obrony, więc dzięki temu udało nam się szybki atak rzucić. No fakt, że to jest dwumecz, że mamy sporą zaliczkę, ale to nie znaczy, że jutro będzie łatwo. Mam nadzieję, że jak wyjdziemy tak samo skoncentrowani i z takim samym zaangażowaniem jak dzisiaj, to powinniśmy się cieszyć z tego piątego miejsca. No zobaczymy jutro. Dziękuję. No cóż, mecz jak mecz, oni byli jak samochód, my jak asfalt, przejechali się po nas. Trzeba umieć przegrywać. Następnym razem się poprawimy. Tak, na wstępie chciałbym pogratulować drużynie z Ostrowa, zagrali dobre spotkanie. Drugi raz już dzisiaj przeciwnicy bardzo mocno nas naciskali, wymusili masę strat, dużo niewymuszonych błędów. Ciężki mecz na pewno na analizę. Jesteśmy w trudnym momencie, musimy sobie radzić bez naszych liderów, których serdecznie pozdrawiamy. Jutro gramy rewanż. No i będziemy musieli zagrać dużo lepsze spotkanie i postarać się wygrać ten ostatni mecz na tym turnieju.